I wracam do SMS-ów. Wcześniej zacząłem odpowiadać na SMS od pani. Już sekundę. Pani Bogusia była. SMS od pani Małgorzaty. I tutaj tak, pani Małgorzata prosi o portret numerologiczny. I tutaj tak, pani Małgorzata urodziła się w czwórce, zatem czwórka będzie zwiastowała zgodę duszy na karmę rodową. W sensie takim, że w swej wspaniałomyślności, że tak powiem, tam na górze pani dusza zgodziła się coś za przodków posprzątać, że ja coś za was przerobię, ja coś za was przepracuję, ja coś za was posprzątam. I tutaj ta czwórka przy tej, czwórka tutaj w tym układzie stanęła przy trójce, tak więc wywołuje różnego rodzaju wewnętrzny niepokój, że mogą się u pani pojawiać jakieś lęki, jakieś zwątpienie, jakby pani tak w cudzysłowie siedziała troszeczkę na bombie, albo jakby panią w tym życiu no, dotykała większa ilość, powiedzmy, stresu, aniżeli inne osoby. Dalej tutaj też u pani pokazuje się czwórka przy piątce, zatem w tym życiu zgodziła się pani także na przejmowanie karmy po osobach, które poschodziły z tego życia, no powiedzmy, za pani tutaj, powiedzmy, obecności na tym świecie. Dlatego też tutaj 4-5 jest pani też narażona na przejmowanie karmy po osobach, które poodchodziły w trakcie, powiedzmy, pani funkcjonowania tu na ziemi. Dalej tutaj u pani będzie pokazywała się też czwórka przy szóstce. Czwórka przy szóstce będzie pokazywała no, dbałość o dom lub też, powiedzmy, taką dużą troskę o bezpieczeństwo tego domu. Natomiast tutaj karma rodowa będzie w tym przeszkadzała, że na przykład im bardziej się troszczę o kogoś, tym mniejszy mam posłuch. Im bardziej chcę tutaj, powiedzmy, komuś pomóc, tym większe tutaj, powiedzmy, rozczarowania albo tutaj no, jakieś problemy mnie z tego tytułu dotykają. Dalsza część programu. Pani pokazuje się piątka przy szóstce, a jest to przestrzeń, gdzie w poprzednich wcieleniach pani krótko żyła i w tym życiu spotyka pani dzieci z poprzednich wcieleń. I tak jakby pani trafiała na osoby, którym pani coś wynagradza, na osoby, które pani w tym życiu czegoś uczy, natomiast siódemka z nadświadomości to później ucina. Więc na przykład ten układ szóstki i siódemki to jak gdyby takie cięcie pępowiny. Wykarmiłam kogoś, postawiłam kogoś na nogi, doprowadziłam kogoś, powiedzmy, do tego tak zwanego pionu, natomiast później, kiedy ten człowiek już na te nogi stanął, gdzieś tam on ode mnie poodchodził. Kolejna rzecz tutaj u pani Małgorzaty, pokazuje się siódemka przy jedenastce. Siódemka przy jedenastce to takie dosyć duże wyzwanie, w sensie takim, że pani Małgorzata zgodziła się w tym życiu na obecność kata karmicznego, na spotkanie z katem karmicznym. Czyli tutaj u pani Małgorzaty mogło mieć miejsce takie zdarzenie, gdzie ktoś, kogo pani Małgorzata darzyła jakimś bardzo dużym uczuciem, zrobił pani Małgorzacie jakąś dosyć dużą krzywdę. Natomiast tutaj miało to oczywiście swoje złe strony w postaci no, niesprawiedliwości, w postaci bólu, w postaci rozczarowania. Natomiast tutaj tego rodzaju spotkanie otworzyło pani Małgorzacie drogę do specjalizacji, drogę do mistrza, ponieważ pani Małgorzata jest tutaj w tym życiu wibracją mistrzowską, jest pani Małgorzata jedenastką. Dlatego też tutaj, kiedy już tyle rzeczy dusza pani Małgorzaty na tym świecie, że tak powiem, spotkało, tyle rzeczy panią Małgorzatę spotkało, tyle rzeczy pani Małgorzata przepracowała, czas najwyższy pani Małgorzato do tego, żeby odnaleźć swoją drogę, do tego, żeby odnaleźć swoją misję na tej ziemi. I tutaj pani Małgorzato przy jedenastce bardzo proszę zastanowić się nad specjalizacją. Co chciałaby pani robić, w czym chciałaby być pani najlepsza, co sprawia pani największą satysfakcję. I tutaj tak, z jednej strony ma pani kody nauczyciela, że ma pani szóstkę z jedynką, czyli ja schodzę na ten świat, żeby wiedzę przekazywać. Dalej tutaj ma pani kod 711, czyli taka rola psychologa, terapeuty, człowieka, który powiedzmy prostuje niektóre osoby, ale też tutaj u pani pokazuje się jak gdyby otwarta przestrzeń do komunikacji, a nawet do swego rodzaju medialności. Zatem tutaj jeżeli na przykład ma pani jakieś ciekawe doświadczenia, warto by było no, na początek nawet do szuflady to poopisywać. Natomiast tutaj u pani w podświadomości jawnej i ukrytej pokazują się dwie trójki, a te trójki to mnogość talentów, które to z jednej strony mogą dawać dużo radości, że to potrafię na tym się zdać, a znam, a z drugiej strony no, nadmiar talentów może blokować wybranie no, jakiejś tamtej swojej powiedzmy dziedziny czy też specjalizacji. Tak więc tutaj pani Małgorzato, gdyby pani miała wybrać coś, co panią najbardziej satysfakcjonuje, proszę nie patrzeć na ekonomię, proszę nie patrzeć na biznes, proszę nie patrzeć na finanse, tylko proszę popatrzeć sercem, co daje mi najwięcej satysfakcji i bardzo proszę w tym życiu to porozwijać, bo tutaj wtedy dla pani będzie się otwierała jedenastka jako brama do nowych możliwości, do tego, żeby powiedzmy zdobyć jeszcze tą medialność, zdobyć jeszcze tą
ten prestiż, zdobyć jeszcze tutaj powiedzmy przestrzeń związaną z karierą, ale także i zdobyć przestrzeń dla spraw osobistych. Tak więc tutaj u pani pokazuje się no, dosyć sporo jakichś tam ciosów w plecy, ale to wszystko miało zbudować dla pani fundamenty do tego, żeby pani tym mistrzem się stała. I tutaj tak jak powiedziałem, proszę wybrać coś, co pani kocha, proszę wybrać coś, co pani lubi, coś, co pani sprawia przyjemność, satysfakcję, coś, co pani przychodzi powiedzmy łatwo. Tutaj wtedy, kiedy mamy 11, w jakiejś przestrzeni mamy łatwość i dobrze jest za tą łatwością, że tak powiem, się opowiedzieć, bo wtedy tutaj szybko kojarzymy fakty, tworzymy różne, powiedzmy, odkrywamy różne rzeczy i tutaj na tym tle budujemy właśnie tego mistrza po to, żeby można było się tą wiedzą, tą umiejętnością, tym swoim talentem w przyszłości podzielić. Taki tutaj jest koncept dla pani Małgorzaty na to życie, że najtrudniejsze już za panią, natomiast teraz ma się otwierać dla pani ta przestrzeń związana z, powiedzmy, panią Małgorzatą jako mistrzem. Natomiast pani Małgorzato, jeszcze taka mała dygresja. W tym życiu absolutnie nikomu proszę nie pozwolić, żeby zrobił z pani tą drugą, czy to w sferze osobistej, czy to w sferze zawodowej. Jeżeli ktoś panią źle traktuje, a proszę sobie na to, na takie zachowanie ze strony innych osób nie pozwalać, bo to 7-11 to jest tak, że kiedy 11 nie jest przepracowywana, tutaj robią z nas dwójkę, a przy tej dwójce my gdzieś tam zostajemy spychani w ten przysłowiowy cień. Serdecznie dziękuję za tego SMS-a. Przechodzę do następnego. Do pana Sylwestra na wizję, kiedy znajdę dobrą pracę i dobrego partnera, pyta pani Agnieszka. 9, 3, 1976, czyli tutaj mamy 17 i 6,23, czyli 5, 3, 9, 8 w nadświadomości, 3, 5, 8, 4 i będzie też się pokazywała 11. I tutaj i to jest pani Agnieszka. Pani Agnieszko, tutaj po marcu, kwietniu będą się pani otwierały różne możliwości zawodowe, czy też nawet osobiste. Ma pani tutaj w pentagramie numerologicznym układ trójki przy dziewiątce, natomiast ten kod też będzie aktywny w tym roku, zatem dobrze by było po marcu, kwietniu jak najwięcej no, tych dobrych rzeczy z tego życia wycisnąć, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Natomiast tutaj panią może blokować karma przejęta, w sensie takim, że no, jest pani posiadaczką także czwórki i piątki i jeszcze do tego dziewiątki, dlatego też po śmierci kogoś bliskiego no, może pani przejmować jego jakieś takie działania, czy też powiedzmy pozostałość karmiczne. Dlatego też dobrze by było pani Agnieszko zapalić osobom, które odeszły za pani życia, 7 fioletowych świeczek namaszczonych olejkiem lawendowym. A pali się to wtedy, kiedy jest albo rocznica śmierci tego człowieka, albo wtedy, kiedy jest księżyc malejący. Świeczki ustawia się w jednym rzędzie, od czubka głowy do pasa. Nie trzeba się modlić, nie trzeba się spowiadać, nie trzeba gdzieś tam płakać, nie trzeba tam żadnej nowanny omawiać. Wystarczy zapalić i spokojnie z cmentarza odejść, żeby tutaj powiedzmy ta przestrzeń została zasłonięta. Zobaczymy sobie jeszcze w kartach, kiedy będzie dobra praca dla pani Agnieszki i kiedy tutaj będzie dobry partner dla niej. Dobra praca. Pani Agnieszko, jeżeli nie zastanawiała się pani kiedykolwiek nad jakimś wyjazdem lub też pracą za granicą, to proszę się nad tym zastanowić, bo dla pani zagranica raczej będzie właściwa, bynajmniej na jakiś czas. Natomiast jeżeli za tą granicą pani kiedyś była, dobrze by było pomyśleć nad powrotem do powiedzmy jakiegoś tam kraju, że teraz można byłoby tam dosyć sporo ugrać, zarówno w sferze tej zawodowej, jak i w sferze osobistej. Natomiast tutaj właściwy partner będzie pokazywał się przy pani na czerwiec, lipiec tego roku, natomiast takie status quo, kompromis, czy też powiedzmy zadowolenie w sferze osobistej będzie mi się pokazywało u pani na okres lipca, sierpnia tego roku. Szanowni Państwo, czekam na SMS-y. 708 577 191 jest to numer prowadzący do studia. Jeżeli chcecie mieć Państwo gwarancję szybkiej odpowiedzi w studio, to zapraszam do wysyłania SMS-a ratunkowego pod numer 92 552. Możecie Państwo także wysyłać SMS-y zwyczajne pod numer 7313 i przechodzę do SMS-a kolejnego. Panie Sylwestrze, bardzo proszę o portret numerologiczny. Pan Kornel urodzony 17.11.1997. Pan Kornel i tutaj mamy 8, 11, tutaj będziemy mieli 19,
Tutaj będzie ósemka, jedynka, jedynka, ósemka, dziewiątka, ósemka i jedynka. I tutaj tak, panie Kornelu, u pana będzie pokazywała się przestrzeń, która mówi o tym, żeby czerpać z przeszłości na przyszłość. W sensie takim, że pana dusza zeszła na ten świat po to, żeby sięgnąć po jakąś starą wiedzę, po to, żeby coś na nowo odkryć, po to, żeby coś dostosować do aktualnych potrzeb, aktualnych ludzi. Natomiast tutaj wiele rozwiązań, wiele pomysłów będzie właśnie leżało w przeszłości, czy to powiedzmy w książkach historycznych, czy to powiedzmy w jakichś tam starszych opracowaniach, czy też powiedzmy w jakichś tam starszych metodach. Ta jedynka z dziewiątką to jest jak gdyby taki człowiek, który przychodzi coś wytłumaczyć, człowiek, który przychodzi coś obudzić. Obudzić tą starą wiedzę, obudzić jakąś tam powiedzmy umiejętność lub też odświeżyć jakiś fach, odświeżyć jakąś tam powiedzmy jakieś działanie albo pracę. Dalej tutaj u pana Kornela będzie pokazywała się jedenastka przy ósemce, a jedenastka przy ósemce pan być może teraz nie lubi czytać. Pan być może teraz, no, nie cieszą pana jakieś tam książki, ale tutaj w przestrzeni związanej z medialnością, w przestrzeni związanej z książkami, z powiedzmy jakimś dziennikarstwem lub czymś podobnym, mógłby pan mieć tutaj dosyć duże powodzenie. Tutaj sferę, jaką chciałby pan powiedzmy opisywać, to pan sobie oczywiście sam wybierze, natomiast tutaj ma pan lekkie pióro, ma pan tutaj łatwość komunikowania się, ale bardziej przez słowo pisane. Dalej tutaj, panie Kornelu, ma pan w tym życiu mieć jakieś spotkanie karmiczne, w sensie takim, że prawdopodobnie w iluś tam wcieleniach pan się mijał z jakąś powiedzmy wyjątkową osobą i w tym wcieleniu macie na siebie wpaść, macie siebie spotkać. Dlatego też tutaj przy tej pana jedynce i dziewiątce to jest taka przestrzeń, że kiedyś coś było rozpoczęte i niedokończone. W tym życiu będziecie dokańczać tą relację poprzez jakiś tam związek. I panie Kornelu, proszę nie patrzeć na wiek, bo coś takiego spotyka te osoby z układem jedynki i dziewiątki, nawet wtedy, kiedy mają lat 40, 50, czy też na przykład, załóżmy 70. I przy tym kodzie 1-9 bywa czasami też tak, że na przykład mam żonę, ale poznałem jakąś wyjątkową kobietę i rozwodzę się, zaczynam wszystko od nowa, jakby tutaj to moje serce zwariowało na punkcie kogoś tam powiedzmy innego. Kolejna rzecz, panie Kornelu, u pana pokazuje się jeden kod niezbyt dobry, jedenastka z ósemką, to jest odkładanie niektórych rzeczy na później, że jeszcze zdążę, że poczekam na kogoś, że na kogoś liczę, że ktoś mi coś tam obiecał, że ktoś mi to załatwi. Niestety, panie Kornelu, tutaj do 35 roku życia na innych osobach pan się raczej będzie zawodził, że na przykład ktoś panu obieca, że załatwi panu pracę, raczej to nie dojdzie do skutku. Ktoś panu obieca, że zabierze pana powiedzmy do Ameryki, raczej to też nie dojdzie do skutku. Większość powiedzmy rzeczy, czy też powiedzmy możliwości, czy też zaszczytów będzie pan zawdzięczał samemu sobie, aniżeli otoczeniu. Kolejna rzecz tutaj u pana Kornela, będzie pokazywała się jedenastka z dziewiątką. Panie Kornelu, 11 i 9 to jest taki obszar, gdzie schodzi pan na ten świat po to, żeby troszeczkę pogonić kota autorytetom. W sensie takim, że 11-9 to człowiek, który... przy którym realizuje się zasada, że stare gwiazdy nienawidzą młodych gwiazd. I to pana może oczywiście troszeczkę boleć, bo pan jak gdyby z ufnością podchodziłby do osób starszych, do osób, które tymi autorytetami są, natomiast te autorytety, że tak to ujmę, będą pana robiły w konia. Te autorytety będą z pana drwiły, albo te autorytety nawet będą pana okradały. I na przykład, będąc na studiach, załóżmy, będzie pan pisał pracę seminaryjną, którą sobie na przykład pan doktor wykorzysta w swojej pracy, powiedzmy doktoranckiej, albo w jakiejś tam swojej powiedzmy książce lub w czymś podobnym. To 11-9 bardzo proszę mieć ograniczone zaufanie do osób, które tymi autorytetami są, lub też ograniczyć zaufanie do osób, które powiedzmy są od pana lepsze lub też ważniejsze, bo te osoby będą się pana obawiały, że może pan je przeskoczyć, że może pan się od nich stać lepszy, dlatego też tutaj 11-9 proszę mieć to ograniczone zaufanie. Dalej, dziewiątka z ósemką w tym życiu, panie Kornel, jeżeli pan gdzieś tam wolniej dojrzewa, w sensie fizycznym, że na przykład powiedzmy młodo wyglądam, że moi koledzy to już tacy powiedzmy wielcy domorośli, że już powiedzmy wąsaci, brodaci i tak dalej, a ja tutaj nie do końca taki powiedzmy jestem jak oni, proszę się tym nie przejmować, ponieważ u pana taki obszar bardzo dużej powiedzmy atrakcyjności, że tak powiem w sferze fizycznej, będzie się pojawiał około 28-32 roku życia. I tutaj proszę się powiedzmy uśmiechnąć, bo
ci koledzy, którzy aktualnie są powiedzmy przystojni i są tacy powiedzmy no w cudzysłowie męscy, oni dosyć szybko zgasną. Oni z tego powiedzmy z tej swojej przystojności no niewiele zyskają, niezbyt dużo ugrają. Natomiast tutaj u pana ta przystojność i ta dojrzałość będzie przychodziła no z lekkim poślizgiem. Tak więc tutaj to, co teraz pana może irytuje, później w późniejszym okresie będzie się okazywało tą taką szczęśliwą monetą. Szanowni Państwo, gonią mnie do kolejnych SMS-ów. SMS ratunkowy tylko na wizji do pana Sylwestra. Jaki będzie dla mnie ten rok? Czy czeka mnie wygrana? I tutaj pani Grażyna, 22.02.1974, tutaj będzie czwórka, tutaj będzie dwójka, tutaj będzie szóstka, tutaj będzie 17, 21, 3, 3, dalej tutaj 9, 3, dalej tutaj będzie 6 i piątka w nadświadomości. Pani Grażyno, jest szansa, po marcu, kwietniu byłby taki dobry czas na to, żeby coś się w tej przestrzeni zaczęło ruszać, natomiast tutaj pani Grażyno, u pani jest jedna przeszkoda. Ma pani piątkę w nadświadomości, a ta piątka to przestrzeń człowieka, który jest pośrodku wszystkich wibracji numerologicznych. Zatem wtedy, kiedy piątce na czymś lub na kimś zbyt mocno zależy, niestety ta piątka ściąga energię z niskich wibracji, z wyższych wibracji i tą energię, którą zgromadziła, niestety wystrzeliwuje, ale za wysoko. W sensie takim, że tutaj tak jakby powiedzmy pani wrzucała ciasto na 300 stopni do piekarnika, ono się nie piecze, ono się pali. Dlatego też tutaj pani Grażyno, im mniej będzie pani zależało na wygranej, tym bardziej zwiększy pani swoje szanse właśnie na nią. Że tutaj ta piątka to jest szczęśliwy zbieg okoliczności, że poszłam, wrzuciłam powiedzmy tam do jakiegoś urządzenia te cyferki, a wystukały się powiedzmy one same, zapomniałam nawet o tym kuponie i się okazuje, że wow, coś przyszło, coś wygrałam, coś jest. Natomiast wtedy, kiedy na przykład powiedzmy biegamy z tym kuponem do kolektury, że tutaj ten numery skreślone, głowa nakręcona 1500 razy, że tutaj obgryzamy paznokcie przy tym, powiedzmy, przy tych wynikach losowania. Nie, to nie jest metoda dla piątki. Piątka tutaj wtedy przewartościowywuje ten cel i go nie osiąga. Dlatego też tutaj brzydko mówiąc, pani Grażyno, na odwal się. Puściłam, zapomniałam, co będzie, to będzie. Na luzie. Piątka nie może się spinać, bo wtedy traci. Natomiast tutaj przy tych trójkach, pani Grażyno, kiedyś w poprzednich wcieleniach była pani osobą wyjątkowo majętną, ale a pani nie korzystała z tych dóbr. Pani tutaj powiedzmy oszczędzała, odkładała wszystko na później, na później, na później. Natomiast to później to było tylko powiedzmy leżenie w trumnie. W sensie takim, że trumna nie miała kieszeni, tego bogactwa nie można było zabrać na drugą stronę. Natomiast góra powiedziała, pani Grażyno, my pani to oddamy. Pani sobie ciężko zapracowała na te pieniądze, ale pod jednym warunkiem, że zacznie pani z nich korzystać. Dlatego też, jeżeli chce pani pomóc sobie w wygranej, proszę zacząć robić sobie przyjemności. Proszę siebie nagradzać. W sensie takim, że tutaj przy tej trójce i przy tej szóstce podświadomość funkcjonuje w przestrzeni liniowej. To jest, że tutaj wszystko jakby powiedzmy miało być neutralne. Dlatego też tutaj bardzo proszę celebrować, bardzo proszę nagradzać siebie, jeżeli coś miłego panią spotkało. Załóżmy, była pochwała w pracy, idę, kupuję sobie albo stawiam sobie dobrą kawę. A gdzieś tam powiedzmy udało mi się coś załatwić, kupuję sobie jakiś mały drobiazg, jakiś mały prezent, ale dla siebie, nie dla innych. Nie po to, żeby gdzieś tam powiedzmy innym coś dać. I tutaj jeszcze kolejna bardzo ważna uwaga. Pani Grażyno, ma pani układ szóstki i trójki. Szóstka oczywiście jest altruistką, natomiast trójka jest egoistką. I tutaj ta szóstka będzie mówiła o tym, że pani chce wygrać te pieniądze, ale z myślą o innych, co będzie konfliktowało się z trójką, która stoi obok. Natomiast tutaj przy tej trójce, a tutaj bardzo proszę pomyśleć o sobie. Tutaj wtedy, kiedy podświadomość, załóżmy, kiedy ja zakładam, że rozdam te pieniądze, to podświadomość się na mnie obrazi, że stuknij się w głowę, to ja się tutaj tyle nastarałam, to ja się tutaj tyle nakombinowałam, żeby ta wygrana do ciebie przyszła, a ty ją chcesz oddawać, to ja nie robię, ja nie będę się starała, ja się tutaj zamykam, że nie zawracaj ty mi głowy, nie módl się, ja nie chcę tego nawet słuchać. Dlatego też tutaj pani Grażyno, a w tej przestrzeni z egoistycznym, że tak powiem, przesłaniem. Trójka jest egoistyczna w swej powiedzmy konstrukcji podświadomościowej, dlatego też tutaj tutaj trzeba byłoby egoistycznie na to popatrzeć. Natomiast przy piątce bez spinania się, bez jakiegoś takiego wielkiego, jakby to powiedzieć, no napięcia, bo to wielkie napięcie tylko będzie powodowało burzenie tej przestrzeni. I jeszcze jedna kolejna bardzo ważna uwaga. Pani Grażyno, ma pani czwórkę z dnia, czwórka jest jeszcze w rykoszecie ósemkowym. Jeżeli chce pani coś wygrać,
ani mru-mru. Puściłam, nikt o tym nie wie. Nie tak, że powiedzmy, poleżałam, powiedziałam koleżance, koleżanka, koleżance, rozgadałam w całej rodzinie. Nie, niech nikt nie wie o tym, że pani sobie puściła, bo tutaj pani nie odpowiada za ich myśli, pani nie odpowiada za ich projekcje, a czwórka przy ósemce daje to rozproszenie. Powiedziałam, że idę puścić, powiedzmy, ten kupon i tutaj tak jakby mi wszyscy to zablokowali, tak jakby ta energia się rozproszyła. U pani nic tej energii by nie zostawało. Dlatego też tutaj o to proszę zadbać, że lepiej w tajemnicy, lepiej w ukryciu. Dalej tutaj też u pani Grażyny. Pani Grażyno, a już tak na koniec, jeżeli chce pani, żeby pani podświadomość panią słuchała, proszę wydrukować sobie zdjęcie, a takie swoje, z najlepszego okresu życia. I to zdjęcie sobie powiesić w miejscu, gdzie pani często przebywa, w miejscu, na które pani często spogląda. Jeżeli ma pani biurko, to niech pani zdjęcie stoi na biurko. Jeżeli powiedzmy często pani ogląda telewizję, to niech to zdjęcie stoi przy telewizorze. To się może wyda jakieś głupie, to się może wyda jakieś takie, powiedzmy, egoistyczne, narcystyczne i tak dalej, ale o co innego w tym wszystkim chodzi. A tutaj często przy czwórkach podświadomość przestała widzieć swojego pana. Że zwróćcie państwo uwagę, że bardzo często jest tak, że my patrzymy na zdjęcie i siebie nie poznajemy. Oglądamy jakiś tam filmik na telefonie, że ojejku, to ja, to mój głos, to moja głowa, to moja osoba, nie, nie wierzę. I tutaj tego rodzaju sytuacje powodują to, że podświadomość nie wie, kogo ma słuchać. Podświadomość nie wie, kto jest jej panem. Że tutaj często jest tak, że wasza podświadomość wtedy spełnia życzenia dzieci, spełnia życzenia rodziców, pracodawcy, szefa, bossa i tak dalej, i tak dalej. W podświadomość trzeba wbić obraz, że ja to ja, że ja to powiedzmy Grażyna, ja to Sylwester, ja to powiedzmy Kazimiera, ja to Ilona, ja to Zdzisława i tak dalej, i tak dalej. To nic was nie kosztuje, tylko to zróbcie. Jak się będą śmiali z was, trudno. Oni nie wiedzą, o co chodzi, niech ich podświadomość chodzi na boki, niech ich podświadomość powiedzmy spełnia cudze oczekiwania, a wasza podświadomość niech będzie na waszą wyłączność. Że zwróćcie państwo uwagę, jeżeli ja wychowam psa w ten sposób, że tylko ode mnie będzie brał jedzenie, to on tylko mnie będzie słuchał. Ja go nie otruję, on mi ufa, bo to jest mój pies. Natomiast jeżeli ja wychowam psa w ten sposób, że on do każdego biegnie, do każdego się łasi i od każdego tą kiełbaskę, że tak powiem, bierze, to on każdego tą kiełbaskę będzie, za tą kiełbaskę będzie każdego innego słuchał, a nie mnie, a poza tym jeszcze istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś za tą kiełbaskę może go zwyczajnie otruć albo oszukać. Dlatego też tutaj, pani Grażyno, proszę poćwiczyć z tym zdjęciem. To nic nie kosztuje, to jest prosty nawyk, który może bardzo, bardzo dużo w przyszłości dla pani, powiedzmy, zrobić. Serdecznie dziękuję. I kolejny SMS, pani Paula. Pani Paula, 17.02.1994. Tutaj będzie pokazywała się ósemka, dwójka, piątka, siódemka w nadświadomości. Dalej tutaj mamy jedynkę, mamy piątkę, mamy szóstkę, mamy jedenastkę, mamy siódemkę. I tutaj tak, pani Paulo, na ten okres do czerwca, lipca tego roku bardzo proszę zachować neutralność. Proszę się nie wypowiadać, proszę gdzieś tam nie komentować, proszę nie dać się wciągnąć w cudze intrygi. Proszę nie dać się wciągnąć w cudze sprawy, bo wyjdzie pani na tym jak Zabłocki na mydle. Że na przykład kolega się rozstaje, kolega się rozwodzi, pani Paula tutaj do kolegi biega z chusteczkami, żeby go poratować, a później ten kolega no, sprzedaje pani Pauli kopniaka. W sensie takim, że była ona świadkiem jego łez, była ona świadkiem jego jakiegoś niedomagania, niepowodzenia i tak dalej. Dlatego też pani Paulo, do czerwca tego roku ma pani na imię Szwajcaria. Ja mam swoje rzeczy, ja mam swoje plany, ja mam swoje słodkości, ja mam swoje zajęcia i koło tego chodzę i tym się zajmuję. Dalej tutaj pani Paulo, pani też będzie pokazywała się ta szóstka w domu szóstka w rykoszecie ósemkowym, a to też jest tak jak gdyby takie podpuszczanie, że ktoś sobie będzie panią, powiedzmy, no pani imieniem, jak to się mówi, buty wycierał, czy jak to się inaczej określa, że załóżmy, ja panią nakręcę na jakąś tam spowiedź, wypowiedź na czyjś temat, a później chodzę po ludziach i mówię, że Paula to, Paula tamto i tak dalej. Tutaj proszę na takie sytuacje bardzo uważać. Kolejna rzecz, pani Paulo, szóstka przy dziewiątce. W tym roku różne osoby będą chciały grać pani na emocjach, wypominając jakieś tam sytuacje z przeszłości. Tutaj też bardzo proszę tego unikać, bo to nic dobrego, nic fajnego.
Natomiast tutaj ta szóstka z dziewiątką, jeżeli ktoś będzie chciał w pani wywoływać poczucie winy, a ktoś będzie chciał w pani wywoływać jakieś poczucie, powiedzmy, litości czy czegoś podobnego, to się źle dla pani w tym roku niestety będzie kończyło. Że tutaj, powiedzmy, pani komuś czemuś uległa i tutaj z tego tytułu pani poobrywała. Kolejna rzecz, piątka z ósemką, to jest, no, jakby to powiedzieć, wielki chaos w pracy. Że dzisiaj jest tak, jutro jest tak, nie wiadomo o co chodzi, inni ludzie tam popełniają błędy, tutaj przerzucają na siebie różne tam, powiedzmy, odpowiedzialności, natomiast w tym roku w sprawach zawodowych, no, dosyć mocno się będzie pani irytowała.